Proszę, twoje, ja zapraszam. Niekiedy jest tak, że nie wiemy, z iloma przeciwnikami nam przyjdzie walczyć, nie? Jest jakiś tłum, zaczyna się walka, musisz się obronić, chodź tam na chwilę. Co jest bardzo ważne, pierwsze uderzenie, które idzie, niekiedy bywa decydujące, przypuśćmy, bam, ziemia, do widzenia, nie? Czyli najważniejsza jest reakcja na to pierwsze uderzenie. Coś idzie, ja nim uderzam, proszę spojrzeć, już mam gościa z boku i nie czekamy, bo to nie jest walka. Cokolwiek gdzie raz, dwa, ziemia i dalej patrzę. Oczywiście mogę skończyć. Czyli próbujemy. Może najpierw lewym, przed lewym. Zejście i kontrola. Zejście i od razu kontrola. I tu wykończenie, popatrzcie. Może być proste. Musiałem przytrzymać głowę, widzieliście, bo mógłbym uderzyć. Prawo jest o tyle łatwiejsze, że on jest dalej. Ja sobie go widzę, popatrzcie. Akurat się mi ułożył tak, że tu mam nogę, więc ściągam i tyle. Więc próbujemy sobie lewy raz i tu zaczynam działać. Uderzenie może być tu, ale niekoniecznie. Równie dobrze możemy zajść. Jeżeli chcemy to miękko zrobić, no Tomek stań. Najgorsze jest stawanie. Jeżeli chcemy miękko. I pamiętajcie, trzymajcie głowę, żeby ktoś nam nie rąbał. Możemy równie dobrze. Garda modlitwa. Proszę spojrzeć, raz przepraszam. Także sami widzicie, że. Sorry. Dlaczego to jest tak ważne? Popatrzcie, przepuścicie jeden i później na przykład drugi przepuścisz i pójdzie kopnięcie. Albo przepuścisz jeden i wysokie kopnięcie. Jest problem. Także próbujemy. Patrzcie. Patrzcie, raz, widzicie? Już. No, głowa. Raz, widzicie? Op. Można. Raz, zobaczcie. Kontakt. Wędka. Możesz. Raz. Nie. Także skupiamy się na tym pierwszym uderzeniu. Powiedzmy, o, najpierw sobie wchodzimy tu. Teraz zaobserwujcie sytuację. Tu mam kontrolę, tu mam kontrolę, tu mam kontrolę. Mogę pracować tu, mogę pracować tu, ale równie dobrze mogę zapracować tu. Widzicie? Lekki ruch wystarczy mi, żeby sobie ustawić go tam, gdzie ja chcę. Nie tam, gdzie on chce. Możemy pracować tak jak Stasiu. Proszę spojrzeć. Tak się stało, nie? Wchodzę raz. I pamiętajcie, nigdy dwóch punktów podparcia wyłamany. Pokazuję. Raz. Mogę tu. Do was należy wybór. Raz. Mamy do czynienia z dwoma uderzeniami teraz, czyli idzie lewy, prawy na przykład. Raz, dwa. I teraz tak, przypuśćmy, że pierwsze udało ci się odbić jakimś tam blokiem, no ale z drugim już też nie możesz go przepuścić, bo pójdzie drugie, a trzecia pójdzie noga, albo cokolwiek, jest problem. Czyli przypuśćmy, pierwsze odbiłem, drugie schodzisz, młotek, wejście. Jeszcze raz pokażę. Stoisz, nie? Idzie pierwsze. Przepuszczam, wejście, młotek. Tu, punkt witalny. Od razu, kontrola. Pamiętajcie, bo nie wiadomo, co ktoś zrobił. On może będzie chciał dalej walczyć, więc chciał mu to skutecznie wypić z głowy. Pokażę teraz powoli. Stoję. Raz, dwa. Widzicie? I teraz przypatrzcie się. Można młotkiem, czyli lekko tu, ale można równie dobrze wejść tu. Można też,
Popatrzcie, co nagło. Patrzcie, pochylił się do przodu. To odegnijmy do tyłu. Najpierw zrobimy sobie wersję stąd. Raz, dwa, trzy. Powoli, patrz. Raz, i raz patrzcie. Dlaczego to się udaje? O, ponieważ ja jestem całkowicie poza jego, gdybym stał tu. Ale ja, blokując pierwszy raz, popatrzcie, wchodzę. Czyli próbujemy sobie stąd. Raz, dwa, popatrz, młotkiem nie wejdziesz, nie? To była reakcja na pierwszy. A teraz... Low kick. O! Pięknie. To jest low kick gościa, który wie co robi. Teraz popatrzcie. Można mieć obitą nogę, tak jak ja, i można to przyjmować, ale nie ma potrzeby. Raz, dwa. Albo. Patrzcie. Czym mocniej goś kopnie, a uda się nam to złapać, tym łatwiej to. Najpierw sobie spróbujmy odejść nogą i od razu wchodzisz. Od razu. Tu. Pamiętaj. Nie plecy, tylko jak chyba gdziekolwiek wychodzić, to po okręgu. To jest jeden low. Czyli taki robisz. Jeszcze raz początku. Patrz. Tak. Już się tak chciałem. Ja wam pokazywałem bardzo powoli, ale normalnie to musi wyglądać tak. I tyle. Gwizdnąć sobie jest fajnie. Jest low kick też wewnętrzny. O! Można podnieść nogę. Można. Patrzcie. Ale przez chwilę nas postawia trochę w tej sytuacji. Patrzcie. Także znowu wewnętrznie. Podnoszę nogę, chodzę na drugą. Uchwalić powoli tą kół. Popatrzcie. Nie? Jak mówię, no, szkoły różne sobie tak radzą, że o, na przykład nastawiają się. Można tu. Można tu. Systema raczej unika takiego otwartego kontaktu. Zaczynamy od low kicku zewnętrznego, czyli patrzcie. Czasami nie wejdzie, patrzcie. To nie jest film, żeby zawsze wchodziło. Idziemy. I to jest najważniejsze, patrzcie, tu. Tu stoję, tu. I teraz, jeżeli by zaczął kopać. Jeszcze co ważne, nie robimy tego na dwa tempa. Raz, dwa, bo widziałem, że... Czyli halo. Musi być, patrzcie. Okej? Okay? Próbujemy.